Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Dzisiaj zajmiemy się kolejną topką. To jest, będzie trzecia albo czwarta, wow, na tym kanale. I będzie to zarówno najbardziej subiektywna topka, jaką można zrobić, jak i najbardziej obiektywna, ponieważ powiemy sobie o najlepszych grach z serii Halo. Takie top 7, 7 głównych części FPS-owych powstało. Nimi się dzisiaj zajmiemy. I będzie tak, główna topka to będzie moja topka prywatna, która może być trochę kontrowersyjna, ale którą mam zamiar się podzielić, ale przy okazji powiemy też, jak kolejne pozycje stoją w dwóch innych rankingach, a mianowicie pod względem sprzedaży mamy pewnego rodzaju dane dostępne, one są takie dość mało wiarygodne, jeżeli byśmy chcieli mówić o konkretnych ilościach sprzedanych egzemplarzy, ale są wystarczające, żeby zrobić tego typu ranking oraz o, no też bardzo obiektywna tutaj ocen, bardzo obiektywna, no matematyczna dokładność przy okazji, powiedzmy, oceny. Oceny nie są zawsze najlepszym kryterium, bo wiadomo, każdy może różnie oceniać grę i to nie chodzi tylko, że dla kogoś będzie dobra, dla kogoś zła, ale dla kogoś pewna ocena znaczy co innego niż dla innych, ale tak się już przyjęło w branży, że mamy te progi punktowe, że mamy procencik na Metacriticu i nimi też się zajmiemy, też się im przyjrzymy, zobaczymy, jak stoją te wszystkie odsłony w szerszym kontekście. Tak więc zaczniemy od miejsca piątego, na którym jest oczywistość, więc Halo 5 Guardians. Mój Boże, normalnie dołujemy tutaj jak tylko się da. Fabularne bzdety, które swego czasu zdążyłem omówić i kompletnie niepodobające mi się rozwiązania, porzucenie mnóstwa pomysłów w świetnie zapowiadającym się Halo 4, które świetnie otworzyło nowy etap w życiu Master Chiefa i w ogóle dla całej marki. Halo 5 Guardians po prostu, nie wiem czy wchodzi w spoilery, chyba tego nie zrobię, bo to będzie film dla wszystkich, ale Halo 5 Guardians jest dla mnie absolutnym, nie wiem, zaprzeczeniem wszystkiego, co było najfajniejsze w tej serii. Jedno, wiecie, no od odsunięcia na dalszy tor Master Chiefa i to nie jest pół na pół jak w przypadku Halo 2, które będzie dużo wyżej, kiedy ta gra jest prawie pół na pół i Master Chief cały czas jest głównym bohaterem, bo powinien być głównym bohaterem, a takie zepchnięcie go i danie mu zaledwie 3 misji w grze mającej ich, nie wiem, 3 razy więcej miał Lok, którego chyba nikt nie polubił, ani jego oddziału. I w ogóle popsuli postać, która była z fanami od dawna i którą fani uwielbiali. I samej esencji Halo jest tutaj jak na lekarstwo. Próbuję się wcisnąć tam tych Guardiansów, którzy mają być kolejną fajną rzeczą po pierścieniach Halo i po, nie wiem, Shield Wardach, ale one ani nie pokazują, dlaczego są groźne, ani, wiecie, nie mamy czasu, żeby się im przyjrzeć, więcej dowiedzieć, nic o nich nie wiemy, po prostu są i mają być groźne. I mamy uwierzyć na słowo, tak, one są groźne. No i zero jakiegoś klimatu Halo, a kiedyś, niedawno w miarę robiłem zestawienie, ile jest Halo w Halo Wars 2, to się okazało wtedy sobie uświadomieniem, jak dużo esencji całej serii jest w tej strategii, a jak mało w ostatniej serii FPS-ów. No i nie dziwne, że pod względem sprzedażowym ta gra też jest gdzieś niziutko wyszła na Xboxa One, który chyba najmniej szczęścia miał ze wszystkich Xboxów, no bo z tego co możemy dewagować na podstawie tych liczb, jakie mamy dostępne, no to jest trochę ponad 4 miliony sprzedanych egzemplarzy, tak więc jedna platforma, jeszcze taka, która z kretesem przygrywa w tej generacji konsol, no i gra też nie najlepsza, to musiało sprzedażowo być gdzieś na samym dole. A jeżeli chodzi o oceny, to jest na 6 miejscu, jest jedna gra, która wyszła niżej, no na Metacriticu mamy 84%, to jest bardzo dobra gra, bardzo dobra ocena, no ale kiepsko jak na tę serię, no mówię, przedostatnie miejsce. I dalej mamy kontrowersje, bo mamy Halo Combat Evolved i to wynika wszystko z prostego założenia, że ja niektóre części nadrabiałem po długim czasie i nie potrafiłem podejść do Combat Evolved jako samodzielnego produktu, ponieważ doceniam całkowicie wkład, jaki ta gra miała w całą serię, w rozwój, w cały nawet rynek, mnóstwo rzeczy wprowadziła na nowo, tym bardziej teraz, kiedy jestem w fazie produkcji Kroniki Halo, kiedy muszę po prostu się zachwycać nad nią, no bo po prostu taki jest wydźwięk całego materiału i jakby to jest w pełni uzasadnione, ale jako gra tam jest naprawdę mnóstwo takich dupereli, które w kontekście postawienia tego jako gry przy innych produkcjach, no po prostu wypada blado. Mamy takiego prostego Duma czasami z tego, kiedy walczymy z potopem, mamy etapy kopiów-klei jak niesławna biblioteka, czy mnóstwo tych korytarzy obcych, takie to jest dość
niepasujące na dzisiejsze standardy, chociaż gra się oczywiście broni, na pewno przebija Halo 5 Guardians, jest całkowitą esencją Halo, ma wszystko co najlepsze. No i dla mnie to jest przedostatnie miejsce, no bo jak mówię, nie miałem tego sentymentu, bardziej sentymentalne odsłony będą troszkę wyżej. No bo to zawsze ma jakiś wpływ na nasze postrzeganie, z czym się zaczęło, co się rozwinęło, bo wiecie, często dla nas ta pierwsza nasza gra jest taką bazą całej serii. Dla mnie nie było nią Halo Combat Evolved, tylko jakieś późniejsze odsłony i Combat Evolved było troszkę ubogie w ich kontekście, ale jak mówię, całkowicie doceniam wkład, tak samo jak docenili ją krytycy, no bo ocena, względem ocen jest to najlepiej oceniana odsłona całej serii. 97 punktów to jest po prostu niesamowity wynik i myślę, że w kontekście całej branży, całej serii jak najbardziej uzasadniony. No a gra gdzieś tam jest tam nie za wysoko, gdzieś na piątym, szóstym miejscu, bo jeżeli liczymy samą szóstkę, samą jedynkę, to jest to no jakieś 6,5 miliona egzemplarzy i jest to piąte, szóste miejsce. Jak doliczymy 2,5 miliona egzemplarzy aniversarki, czyli remake'a, no wskoczy troszeczkę wyżej na czwarte miejsce. Tak więc bardzo dobrze się bawiłem, ale jednak nadrobiłem to, bo wypada, bo to klasyk i w ogóle. A nie żebym się jakoś bawił idealnie, bo Halo też jest takie, było takie dosyć kontekstowe. No, ważne jest w kontekście całej serii, dopowiada bardzo mało rzeczy, jako całość myślę się klei bardzo, bardzo średnio, jest takim wyrywkiem wielkiego świata, który jest absolutnie niesatysfakcjonujący, jest takim opowiadaniem w kontekście sagi książkowej, powiedzmy. Potem u mnie jest Halo 3 i Halo 3 uważam za też dół w obrębie całej serii. Jest super, jeżeli chodzi o fabułę, o domknięcie wątków, o rozwinięcie pomysłów, ale ta gra jest brzydka. Była brzydka w momencie premiery na Xboxa 360, nie dało się na nią patrzeć, modele postaci są okropne, to po pierwsze, a po drugie w tej grze się tragicznie strzela, nie mam żadnej radochy ze strzelania w niej. Po prostu poprzednie odsłony i Combat Evolved i wujka biją ją na głowę, a to coś mówi. I to są moje główne zarzuty z tą grą. To było moje pierwsze Halo, więc ono powinno być jakąś bazą dla mnie, ale przechodziłem je w bardzo zły sposób, je odłożyłem na bok bardzo zawiedziony. Tak więc generalnie, no doceniłem później. Moja recenzja na kanale nazywa się Przeprosiny po latach. Tak więc doceniłem ją trochę później, ale wciąż bardzo źle się w to strzela. Nie ma żadnych, kurczę, nie wiem, fajnych efektów, nie ma uczucia strzelania. I ten feeling po prostu jest nie taki, jaki powinien być. Jest to chyba najgorzej się strzela w całej serii w Halo Trójce. Domknięcie trylogii, rozwinięcie wątków, rozbudowanie gameplayu i to wszystko jest jak najbardziej godne tutaj pochwały, no i gracze pochwalili, jest to najlepiej sprzedająca się odsłona serii. No mamy tutaj dane o jakichś 12 milionach sprzedanych egzemplarzy, no to jest wersja na Xboxa 360 Master Chief Collection, tutaj nie ma w żadnym wypadku. A pod względem oceny, no to szok, trzecie miejsce, więc nie wszyscy mieli takie problemy jak ja, pewnie wiecie, branża przyzwyczajona do Halo, kolejnych odsłon, kolejnych kroków naprzód, no dużo lepiej to przyjęła. No i w sumie jestem w stanie to przyjąć, bo jak powiedziałem, w tej chwili ją doceniłem, ale wciąż jest dość nisko u mnie na samej liście. Na czwartym miejscu Halo 3 ODST. Zyskuje głównie za oryginalność, fajne podejście do tematu, rozróżnienie gameplayowe, świetną stylistykę, inny klimat i po prostu pomysły, no wiecie, trochę otwarte miasto, kilku komandosów ODST, zbieranie szczątków opowieści z różnych kawałków, które mamy w różnej kolejności, no i to jest naprawdę świetne, plus genialne bronie, takie dodatkowe SMG z tłumikiem i pistolet z tłumikiem, to jest po prostu cudo na skalę całej serii i spokojnie, gdybyście mi dali nielimitowaną amunicję, bym z wielką ochotą przeszedł grę tylko z tymi dwoma brońmi. Naprawdę było prześwietnie, super był Firefight, to też na pewno podnosi gdzieś tą odsłonę do góry. Szkoda, że nie dostaliśmy jakiegoś multika opartego właśnie o te takie ludzkie jednostki, no ale może kiedyś na to przyjdzie czas. Tak czy inaczej, ODST to jest gra, w której się zakochałem, która rozkochała u mnie Halo, po której mogłem wrócić do Halo Trójki i ją docenić. No i to jest takie pierwsze Halo, które naprawdę uwielbiam i jest no w połowie listy u mnie, no bo no powiedzmy właśnie, to jest mój rdzeń. Co jest poniżej, to jest trochę poniżej oczekiwań, to co jest wyżej będzie ponad moimi oczekiwaniami.
No i gra jest przedostatnią, jeżeli chodzi o sprzedaż. No ma trochę ponad 6 milionów, to jest nad Halo 5 Guardians. No 360 powiedzmy była trochę lepiej zorganizowana, lepiej rozpowszechniona, no i mogła średnia gra z serii się w ten sposób udać. Taka mniejsza gra z serii, no ona śmierdziała trochę takim, wiecie, dodatkiem do trójki, bo to był ten sam silnik, to samo strzelanie i wszystko. A w skali ocen jest najniżej, 83%, no zejść poniżej Halo 5 Guardians to jest naprawdę żenada i w sumie chyba nikt nie docenił tej gry tak bardzo jak ja. No dla mnie absolutnie cudo, niezwykle mi się to podoba, reszta ma bardzo mocne powody, żeby być ponad nią. A wyżej na podium od trójki jest Halo 2. Tak, Halo 2 uważam za jakieś takie najbardziej kompetentne Halo. Ma wszystko, co ta gra powinna mieć, bo wiecie, całą intrygę z pierścieniami, spojrzenie okiem przymierza, swoje własne pomysły w stylu, nie wiem, walk z bossami chociażby. Świetne rozwinięcie tego świata, który był tak rzucony, taki ochłap w jedynce i to wszystko zostało, wiecie, pociągnięte dalej i dzięki Halo 2 po prostu punkcik, który był Combat Evolved, tak się rozprzestrzeniło we wszystkie strony i mogło rozrosnąć. Jest naprawdę świetny, super się to strzela, tym bardziej w wersji Anniversary, którą na dzisiejszych czasach polecam. Oczywiście trzeba brać z pakietem wszystkich innych części, ale jak najbardziej po prostu, no to jest ideał Halo. Wiecie, i to chodzi mi tak, ciężko powiedzieć obiektywnie, bo to wciąż jest moje zdanie, ale tak bardzo rzetelnie patrząc, to jest taki ideał właśnie Halo, do którego trzeba aspirować i który trzeba próbować przeskoczyć w przyszłych odsłonach. No i ta gra jest na trzecim miejscu sprzedażowo, jakieś 8,5 miliona, był wielki hicior swego czasu, najbardziej wyczekiwany sequel i w ogóle. No a tutaj na miejscach przy okazji punkcików na Metacriticu to jest drugie miejsce zaraz po Combat Evolved, zaraz przed Halo 3. No i tak się, widzę, usadowiły bardzo ładnie, wygodnie te pierwsze części trylogii, one są absolutnymi klasykami. Je trzeba znać, trzeba szanować. No a wśród tej trylogii Halo 2 błyszczy najbardziej, bo to jest po prostu taki ideał. Takie, to jest, jak chcecie komuś pokazać grę z Halo, to pokażcie mu Halo 2. Koniecznie, tak. Na drugim miejscu jest Halo Reach. Dużo ma tu związek, sentyment, jakim darzę tę grę, no bo to było pierwsze Halo, na które bardzo czekałem. ODST kupiłem, bo wiecie, bo było tanio i się przyjęło. I po tym przyjęciu właśnie czekam na dużą grę z serii Halo i to było bardzo pompowane. Ostatnia gra Bungie, zupełnie inaczej opowiedziana, nie będąca, nie wiem, o Master Chiefie i tak dalej. No i kurczę, bardzo siadło ten inny klimat, taka ciężka atmosfera, historia, której znamy zakończenie i trzeba nas zainteresować losami postaci i się kurde udało. Ja po prostu wiedziałem, będąc jeszcze trochę młodszym i jakimś takim bardziej zblazowany, że no, będziemy odstrzeliwać kolejne postaci, a tu zginie ten, tu zginie ta, tutaj tamci, ale rozegrano to po prostu przerewelacyjnie. Ja jestem absolutnie zakochany w całym tamtym oddziale i to całkowicie siadło. Jestem zadowolony z, nie wiem, z gameplayu, z polepszenia grafiki, nowy silnik, na ostatnią grę zrobili nowy silnik. Multiplayer to jest coś, gdzie w ogóle swoje pierwsze blizny zdobywałem w strzelaniu Halo. I to jest coś bardzo takie sentymentalne dla mnie, ale jednocześnie obiektywnie bardzo dobre. Wiem, że Halo Reach nie jest najlepszą grą fanów, mają problemy z umiejętnościami i tego typu rzeczami. No i mam takie problemy z tymi spin-offami, zarówno z tym, jak i z ODST, że walczymy to tylko z Covenantami, nie ma jakiegoś jeszcze urozmaicenia, a myślę, że się jednak przydaje, trochę to pogłębia Halo, kiedy jest więcej niż dwie strony konfliktu. No i uwielbiam tę militarną kampanię, takie, wiecie, bitwy, dużą ilość żołnierzy, dużą skalę, włamywanie się na lotniskowce obcych na orbicie. No i wielkie propsy za misję kosmiczną, latanie w kosmosie. To jest coś, co powinno w serii zostać na stałe. A no, miało taką kiepską jeszcze reprezentację, kontynuację w Halo 4, no bo tam uznajmy, że ta przestrzeń była taka bardziej ograniczona i bardziej, jakby to powiedzieć, jednowymiarowa. No wiecie, leciało się korytarzykiem, a tu mieliśmy przestrzeń, mogliśmy sobie powalczyć i w ogóle to jest moment, kiedy Halo mogło stawać w szranki z Gwiezdnymi Wojnami, które ma tyle elementów takich charakterystycznych, fajnych i mogło mieć te bitwy, które byłyby takie bardziej, wiecie, byśmy bardziej w nie weszli, mieli jakieś takie wrażenia z pierwszej ręki.
No i to można było pociągnąć w super sposób, a gdzieś tam zostało, jest wyjątkowe. No w Ridge jest dużo takich elementów wyjątkowych, jakieś bronie, jakieś pojazdy i za to też absolutnie propsy. No i ostatnia misja, nie wiem czy widzieliście ostatnią misję, znaczy taki epilog to jest praktycznie, to jest, no dobra powiem, to najlepsza scena śmierci głównego bohatera w historii gier. No nie grałem we wszystkie, ale no... Jestem stronniczy, wiadomo, ale tak, to głośno powiedziałem i tego się będę trzymał. Reach jest bardzo wysoko, jest pierwsze albo drugie miejsce, bo z Halo 4 mają około 10 milionów egzemplarzy. No Reach był wielkim sukcesem, miał bardzo dobre oceny. Jest to w ogóle czwarte miejsce zaraz po trylogii, jeżeli macie jakąś najlepszą grę, jeżeli chodzi o oceny po trylogii, to jest to Halo Reach. Tak więc bardzo duży sukces i... Jeżeli chodzi o średnią wyciągniętą zarówno ze sprzedanych egzemplarzy, jak i z oceny, no to to jest absolutna czołówka, jeżeli to by był jakiś taki obiektywny wyznacznik matematyczny dobrej gry z serii Halo. No a na pierwszym miejscu już wszyscy wiedzą, czego tu brakuje, Halo 4. Tak, ja absolutnie uwielbiam Halo 4. Napisałem całą halologię na temat tego, dlaczego Halo 4 jest wyjątkowe. Podoba mi się całkiem nowe otwarcie, tajemniczy świat, poszerzenie od razu wszystkiego, otwarcie, wiecie, powrót, Prometean, to jest od razu świetna ścieżka do rozwoju dalej, którą po prostu zarżnięto w piątce i dlatego piątka jest na samym dole. I dostaliśmy fajną, ja spodziewałem się, zobaczyłem Dydakta, byłem pewien, że to jest główny przeciwnik całej serii. Że tu się pojawi, powalczymy z nim, skopie nam tyłek i będzie się przewijał już do samego końca, ale nie, i z Dydaktem się rozprawiamy tam. No komiksy trochę to zmieniły, ale cicho. Rozprawiam się tam. Zrobili bardzo odważny ruch, jeżeli chodzi o Cortanę. Rozwinęli bohaterów, próbując zrobić z nich takich przeciwieństwa tego, czego byśmy się spodziewali. Cortana stała się bardziej ludzka przez te wszystkie szaleństwa i jej takie odpały, a Master Chief coraz bardziej brnie w stronę takiej maszyny bezdusznej i to czuć coraz bardziej. Jest to też naprawdę przerewelacyjne Halo, jeżeli chodzi o konstrukcję wszystkich misji, no bo wiecie, jest wszystko, co musi być. No, etap kosmiczny, etap na Ziemi walczenie z dwoma rodzajami przeciwników, etap z czołgiem, duperele różne, tajemnicze świątynie, latanie zarówno w jakimś takim niby helikopterze, jak i... To był Pelikan chyba w ogóle, co ja gadam. Jak i w statku kosmicznym, rozwinięcie po trochę pomysłu z Reach, ale na mniejszą skalę. No świetne sceny, duża stawka. To jest taka zamknięta właśnie gra, która otworzyła mnóstwo dróg zarówno dla komiksu, dla reszty tutaj świata, kolejnych odsłon. No i naprawdę jestem niesamowicie usatysfakcjonowany tą grą, zwłaszcza tym, jaką całością świetną ona jest. Po prostu ten główny rdzeń, który jest takim, wiecie, filmem wysokobudżetowym do zaliczenia, obejrzenia i co najwyżej potem masterowania na legendarnym. Są Spartan Opsy, które były takim serialem, wiecie, misje do przechodzenia dalej i ja lubię takie rzeczy, ponieważ Halo 4 była jedną z takich gier, w których tak dobrze mi się strzelało, to jest najlepsze strzelanie w historii serii absolutnie, tak mi się dobrze strzelało, że po prostu byłem nieusatysfakcjonowany, nie wyczerpałem jakby całego takiego swojego ciśnienia na tę grę. Mam kilka takich gier, Halo 4 było jedną z nich, kiedy potrzebowałem po prostu pograć w jakiś taki odmurzający się sposób, żeby nacieszyć się tym rewelacyjnym gameplayem i Spartan Opsy mi to wszystko umożliwiły. Przeszedłem wszystkie 50 misji, obejrzałem wszystkie cutscenki w samej grze, czekałem na to co tydzień, no i byłem absolutnie usatysfakcjonowany. No i multiplayer, który jak dla mnie, no, też absolutna rewelacja. Pakiety uzbrojenia były dobrym pomysłem, w piątce nie zrobiono tego najgorzej, może jeszcze dopowiem szybko, że multi w piątce jest całkiem spoko, ale tu i tak był lepszy, no zrobiono to po prostu rewelacyjnie, szczyt grania, unowocześnienie klasycznej odsłony, dodanie, nie wiem, takich dupreli jak odrzut broni, czy sprint cały czas, czy umiejętności w końcu jakoś ogarnięte tak naprawdę sensownie, to wszystko absolutnie siadło, Halo 4 to jest moje ulubione Halo i po prostu będę je sobie wieszał jako takie arcydzieło z tej serii, takie absolutne szczyty. I to jest bardzo kontrowersyjna opinia, bo to nie zrobiło Bungie w ogóle, ale no, powiedziałem to, Halo 4 moja ulubiona część serii, do dziś uważam ją za najładniejszą grę poprzedniej generacji, to też jest trochę stronniczy, ale jak mówiłem wcześniej, obstaję przy tym, tego się trzymam. No i zobaczymy, co wyjdzie z tych moich przekonań, które są dość takie niepopularne. No, w kontekście, wiadomo, sprzedaży to jest tak, drugie, trzecie miejsce, bardzo podobna sprzedaż do Reacha, to był duży sukces i takie, wiecie, wyciśnięcie ostatnich soków z Xboxa 360,
No, a ocenami jest gdzieś tak w środku, tak więc nie wszyscy ją pokochają tak bardzo jak ja. No, wiele. No, ugruntowała się ta pozycja klasycznej tej pierwszej trylogii jako takich ideałów Halo, do których nigdy już nie doskoczymy. No, ale ja, jako współczesny gracz, ceniący sobie jednak dobrze rozwiązane, współcześnie zrobione rzeczy, które też są klasyczne, bo to jest klasyczne Halo cały czas. No to jestem za czwórką i będę obstawał za czwórką. To jest moje idealne Halo, moja ukochana gra i coś, co, nie wiem, współcześnie będę dawał każdemu, żeby zobaczył, dlaczego Halo jest wyjątkowe. Halo 2 będę dawał, żeby pokazać, jak wygląda idealne Halo, a Halo 4, jak wygląda rewelacyjna, świetna gra w tym świecie. Nie wiem, czy to jest jasne, ale no, już się w to wkopałem. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak więc dajcie oczywiście znać. Zachęcam do pisania swoich topek, swoich top 7 w komentarzach z jakimiś, no, opisami, jakimi chcecie, do powiedzeniami. Może ich nie być, mogą być, ale no, zobaczmy, może jak to jest. Czy rzeczywiście trzeba wielbić i po prostu zachwalać te stare klasyki, czy może jest tutaj miejsce dla nowszych odsłon, czy spin-offów od Bungie, czy nowszych rzeczy od 343 Industries. No i bo cały czas mnie to ciekawi, czy Halo to po prostu musi być kult tych starych części, czy może jednak nowocześnie też udało się coś z tą grą zrobić. Tak więc zachęcam do pisania swoich topek w komentarzach. Teraz dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.